literackiego, autorskiego podcastu Alfabet Wojtusika. Dzisiaj na zaproszenie Instytutu Reportażu, Faktycznego Domu Kultury oraz Ambasady Szwecji w Warszawie i wydawnictwa Wielka Litera będę miał przyjemność poprowadzić spotkanie z naszą gościnią. Państwa gościnią będzie nią dziennikarka radiowa i telewizyjna, szwedzka pisarka, dramatopisarka, laureatka wielu, wielu nagród dziennikarskich i literackich. W Polsce między innymi uhonorowana w 2014 roku za książkę W lesie wiedeńskim wciąż szumią drzewa. Mówię o nagrodzie imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Jej książkę 1947 Świat zaczyna się teraz, przetłumaczono na 19 języków, a tą autorką, pisarką jest Elisabeth Ostbring. Będziemy rozmawiali o tej książce, którą Państwo widzicie poniżej mnie, a także tutaj Porzucenie Elisabeth Ostbring. To jest najnowsza, tym razem powieść biograficzna. Powieść biograficzna opublikowana przez wydawnictwo Wielka Litera. Powieść, którą przełożyła z języka szwedzkiego na język polski pani Natalia Kołaczek, a tłumaczyć naszą rozmowę będzie bardzo dzielnie, za co już teraz bardzo, bardzo dziękuję, bo wiem, a zresztą Państwo za chwilę to zobaczycie, jak dużo koncentracji, jak wielkiej koncentracji to wymaga i przygotowania będzie tłumaczyła pani Emilia Fabisiak. Prośba do Państwa, jeżeli w czasie rozmowy będą się pojawiały jakieś pytania dotyczące książki, wątków, które poruszymy, a poruszymy ich sporo, no to żebyście Państwo w komentarzach zadawali te pytania. Teraz można się z nami przywitać i napisać miejsca, z których Państwo nas słuchacie, oglądacie. Postaram się te wiadomości także autorce przekazać. Bardzo dziękuję, Elisabeth, że zgodziłaś się na to spotkanie. Tack så mycket Elisabeth att du har tagit emot vår inbjudan. Tack. Ja dziękuję. Urodziłam się gotowa do ucieczki. To jest zdanie, które rozpoczyna książkę zatytułowaną Porzucenie. Ucieczki od czego? Od czego ucieka pani główna bohaterka Katrin? Jag föddes flyktberedd. Det är den första meningen i din bok, i boken som heter Övergivenhet. Flyktberedd, beredd att fly. Från vad? Från vad flyr din hjältinna, Katrin? Ja, tack för att jag får vara med här och möta polska läsare. Det vill jag bara säga först. Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Zacznę od podziękowania, jeszcze raz podziękowania za zaproszenie, za to, że mogę się spotkać z moimi polskimi czytelnikami. Dziękuję. Och ja, flyktberedd. Det vore enkelt om jag visste vad huvudpersonen flyr ifrån, men så enkelt är det inte, utan det är istället en sorts uttryck för att aldrig vara trygg, aldrig känna sig säker, alltid vara beredd på att det finns ett hot eller en katastrof, att världen går sönder. Så gotowa do ucieczki. Byłoby dużo prościej, gdybym wiedziała, od czego moja bohaterka chce uciekać. Myślę, że bycie gotowym na ucieczkę jest wyrazem raczej poczucia wiecznego braku bezpieczeństwa, takiego stałego, stałej gotowości, że coś może nie wyjść, świat może się zawalić i trzeba będzie coś zrobić, trzeba będzie uciekać. Katrin, zadam wprost, bo to spotkanie nie może trwać kilku godzin, a ja bardzo wiele chcę się o tej książce dowiedzieć, ponieważ poziomów, na których można czytać tę powieść biograficzną, jest mnóstwo, więc zadam wprost to pytanie. Katrin to Elisabeth? Dlaczego zdecydowała się pani schować w ramię powieści literackiej fikcji? Przecież opisuje pani historię własnej rodziny, przodków. Vem är Katrin? Jag ska ställa den här frågan
rakt utan att tveka, eftersom vi har inte flera timmar att prata. Jag vill veta så mycket som möjligt. Jag vill lära känna boken så bra jag kan. Varför, Katrin, är det ju du? Varför ville du dölja dig bakom huvudfiguren? Det är ju en självbiografi, du kunde lika gärna skriva i jag-form. Mm. Nej, det kunde jag inte. Det är en självbiografisk roman, så är det. Jag ville skriva om mig själv, jag ville försöka förstå hur blev jag så här. Och för att förstå det ville jag förstå min mor, och för att förstå henne så måste jag gå tillbaka ytterligare ett steg i generationerna. Så på ett så sätt handlar det om mig, och jag heter Elizabeth Catherine, jag är döpt på engelska. Så det är inte fiktion, men jag tycker det är oerhört svårt att skriva om mig själv. Det finns ju författare som Knausgård till exempel, som har skrivit tusentals sidor om sig själv. Jag är imponerad, men jag kan inte. Det är omöjligt för mig. Och det enda sättet jag kunde börja titta på den här berättelsen också från person. Så det handlar inte om att dölja något, det handlar om att se klarare och att det ska bli klarare. En klarare berättelse. Nie mogłam napisać tej powieści w pierwszej osobie, pomimo, że jest to powieść autobiograficzna. Ona opowiada o mnie, ale żeby zrozumieć siebie samą, musiałam najpierw zrozumieć moją matkę. Żeby zrozumieć matkę, musiałam pójść kolejną generację dalej. Owszem, Katrin jest mną, ja zresztą mam na imię Elizabeth Katrin, tak zostałam ochrzczona. Moja powieść nie jest fikcją, ale dla mnie ogromną trudnością jest mówienie o mnie samej, o sobie samej. Są tacy pisarze, którzy nie mają z tym problemu, na przykład Knausgård napisał już przecież wiele tysięcy stron o sobie samym. Ja tego nie potrafię. Jedynym sposobem wejścia w ten temat i pokazania tej historii było użycie trzeciej osoby. To nie jest chowanie się za obcą postacią, to jest raczej próba spojrzenia na to z dużą większą jasnością. Ale mogła też pani użyć narzędzi pisarskich, które pani doskonale zna, czyli takiej opowieści w stylu non-fiction. W Polsce teraz jest grupa pisarzy, pisarek, którzy tak właśnie próbują w formie takiego reporterskiego eseju opowiedzieć o historii, wypartej historii, zapomnianej historii swoich rodzin i swoich przodków. Dlaczego nie zdecydowała się pani na taki sposób opowiadania? Bo to jednak jest powieść. Du kunde ju använda dig av andra litterära verktyg, till exempel non-fiction. Vi har i Polen en grupp författare som just nu försöker återspegla sin historia, sin familj, sina familjers historia eller den polska historien genom att skriva non-fiction-böcker, alltså essäer. Varför har du inte valt en sån metod? Ja, jag funderade naturligtvis på en massa olika vägar. Hur ska det här berättas? Och eftersom jag har det har valt en form av en triptyk. Det är ju en tredelad tavla. Det är ju ofta en bild i en kyrka. Tre bilder som tillsammans skapar en fjärde bild. Och det var någonting jag var väldigt klar över, att det här blir
berättelser som tillsammans skapar en fjärde berättelse. Då verkade fiction är ju en möjlig väg att gå, men det var inte riktigt rätt för just det här. Det är också så att jag ville berätta om min mormor Rita som ju levde i London, och jag hade under min research funnit en hemlighet som min mormor har burit på i hela sitt liv, aldrig avslöjat, och som har påverkat oss, påverkat min mor och påverkat mig. Och för att kunna berätta det så verkade non-fiction plötsligt otillräckligt. Jag behövde andra verktyg, jag behövde vara i hennes tankar och i hennes inre liv helt enkelt. Długo zastanawiałam się nad tym, jaką formę ma przybrać ta książka, jak powinnam opowiedzieć tę historię, i wybrałam formę swoistego tryptyku. Mamy trzy historie, które wspólnie dają czwartą historię. To jest tak jak w takich tryptykach kościelnych, w obrazach kościelnych, gdzie mamy trzy różne sceny, które wspólnie obrazują jakąś inną, większą całość. I wydaje mi się, że to właśnie udało mi się zrobić. Napisanie tego w taki sposób było według mnie jedyną drogą. Non-fiction nie daje takiej możliwości. Musiałam schować, czy jakby spróbować zrobić to w formie powieści, po to, żeby pokazać historię mojej babci, Rity, która mieszkała w Londynie, ponieważ podczas researchu, podczas kwerendy odkryłam tajemnicę, którą babcia dźwigała na swoich barkach przez prawie całe swoje życie. I uznałam, że użycie non-fiction nie pozwoli mi przedstawić jej wersji historii, nie pozwoli mi wejść w jej wewnętrzne życie, opowiedzieć, co mogła myśleć, żyjąc w ten sposób. To ja będę dzisiaj pani trochę dziękował za tą pierwszą część, czyli opowieść Rity. Bardzo chciałem podziękować, bo jako czytelnik, czytając część, opowieść o babci, o Ricie, myślałem sobie, przecież w tej historii nie ma nic niezwykłego. A potem pomyślałem, że jest ten jeden niezwykły fakt, tajemnica. Tą tajemnicą, tutaj jakiejś wielkiej historii nie zdradzę, jest to, że Rita żyła w związku przez wiele lat z Vidalem, który to Vidal niestety nie chciał wziąć przez wiele lat ślubu z Ritą. I nie byłoby w tym nic dziwnego, ale sposób, w jaki pani rozłożyła akcenty w tej części, jest dojmujący, bo spotykamy kobietę, jeśli dobrze zrozumiałem, która po wielu latach w końcu dostaje ten akt małżeński, ale czuje, że to, co było przed tym aktem, było wielkim kłamstwem, i że żyje w kłamstwie, no i że mimo tego, że są bliżej siebie formalnie, to nadal jest, no właśnie, porzucona. Na czym polega tutaj w historii Rity tytułowe porzucenie? Jag vill tacka dig för den första delen i tryptiken, alltså berättelsen om Rita. Det var verkligen en gripande historia, måste jag säga. Hon har levt i många, många år med en stor hemlighet. Jag ska berätta detta, det spelar ingen roll i den här historien. Alltså, hon har levt i ett förhållande med Vidal utan äktenskap. Alltså, det var utan äktenskapligt förhållande. Och det i sig kanske inte är så märkligt, tycker man idag. Men då var det väldigt tragiskt. Och de accent som du sätter i den historien är verkligen, gör den till verkligen
gripande historia. Eftersom trots att Rita efter så många år till slut fick det hon ville, alltså hon blev gift. Hon gifte sig med Vidal. Så förstod hon samtidigt att alla dessa år levde hon i en stor lögn. Att hela hennes liv var lögn. Varför skrev du det på så sätt? Varför var det så? Varför blev det så gripande? Ja, jag kände min mormor ganska väl. Hon var en väldigt hård och barsk kvinna, men också väldigt varm under allt det här hårda. Det finns något väldigt vackert i hennes kärlekshistoria med Vidal, men också en stor skam och ett stort mörker. Och det här mörkret och skammen, det rann ner till hennes dotter, alltså min mor, och det rann vidare ner till mig. Och naturligtvis, jag visste inte vad det var. När jag gjorde research i London för många år sedan och letade efter dokument som rörde familjen, och jag hittade äktenskapsbeviset för min mormor och min morfar, så tittade jag inte så noga på det. Och sen när jag studerade det och plötsligt såg årtalet, att de hade gift sig 1949 när min mor var 20 år gammal, så förstod jag att det här var en fruktansvärd hemlighet och en skam. Och jag ringde min mamma för att berätta vad jag hade hittat. Och hon hade ingen aning. Hon skrattade i 10 minuter av ren chock. Men naturligtvis kan hon nu se att det här måste ha påverkat äktenskapet och påverkat henne själv på många sätt. Och det har definitivt runnit vidare, som sagt. Jag kan fortsätta. Mm. Znałam moją babcię bardzo dobrze. Była twardą, ostrą kobietą, ale we wnętrzu bardzo miękką i bardzo czułą. Ta historia jest w sumie bardzo piękna, natomiast kryje w sobie dużą taką mroczną tajemnicę i wstyd, poczucie wstydu, które przeszło, przelało się na córkę babki, na moją matkę i na mnie. Historia wydała się dopiero wtedy, kiedy ja pojechałam do Londynu, robiłam poszukiwania dokumentów, chciałam się dowiedzieć czegoś więcej o rodzinie i znalazłam akt ślubu babci i dziadka. Na początku nie zwróciłam uwagi, nie przeczytałam go dokładnie, dopiero po jakimś czasie zauważyłam datę ślubu, 1949 rok, czyli rok, w którym moja matka miała 20 lat. Wstrząsnęło mną to. Zadzwoniłam do matki, zapytałam, czy ona o tym wiedziała. Okazało się, że nie wiedziała i przez 10 minut śmiała się. Była tak zszokowana, że po prostu wybuchnęła takim histerycznym śmiechem. Śmiała się przez 10 minut. Na pewno to, że ten ślub odbył się tak późno, odbiło się na całym małżeństwie i na całej rodzinie i odbiło się na mojej matce, a tym samym na mnie, bo to po prostu schodzi w dół, generacyjnie przechodzi na kolejne pokolenia. Chcę powiedzieć jeszcze... Den här hemligheten är ju gigantisk och jag måste plötsligt förstå varför. Varför gifte de sig inte? Varför vågade min morfar aldrig berätta att han hade träffat en kvinna han älskade och att han hade fått barn? Varför var det en hemlighet för hela resten av hans familj? Och ja, det här är gåtor för oss, som du säger. Det är svårt för oss att förstå. Men det här var 30-talet. Det här var valen som de gjorde. Det fick stora konsekvenser för dem och för deras liv, som jag försöker skildra. Och jag ville helt enkelt förstå varför. Och det är här övergivenheten
kommer in i bilden. To była gigantyczna tajemnica. Nie rozumiałam, dlaczego tak się stało. Nie rozumiałam, dlaczego dziadek nie odważył się powiedzieć swojej rodzinie, że spotkał kobietę, zakochał się, ma z nią dziecko. Nie rozumiałam, skąd ta tajemnica. Musiałam w tym poszperać, musiałam się tego dowiedzieć. Oczywiście teraz możemy uważać, że to nic wielkiego, ale to były lata 30. Oni dokonali swoich wyborów, te wybory miały istotne konsekwencje w ich życiu i oczywiście to, co się wtedy zdarzyło, to było pierwsze porzucenie, o którym chciałam dokładniej napisać. Jest w pani książce taki fragment literacki, w którym właśnie Rita mówi o sobie, że była zbędną kobietą, jedną z 2 milionów niezamężnych. Dodajmy ten kontekst historyczny, bo po pierwszej wojnie światowej tych mężczyzn do wzięcia, mówiąc wprost, nie było zbyt wielu, co jeszcze bardziej, jak rozumiem, buduje w tamtych czasach tą dziwną sytuację, w której, no właśnie, żyją razem, choć nie do końca, bo Vidal znika w ciągu tygodnia, pojawia się weekendowo, mają potomstwo, no ale tak naprawdę łączy ich relacja, no ale to jest bardzo, bardzo taka trudna sytuacja. I dessutom så finns det i boken, skriver du i boken att din mormor kände sig överflödig. Hon var en av de 2 miljoner kvinnor som var överflödiga. De behövdes inte. Det var på grund av kriget och detta att män stupade under kriget. Mm. Och trots det så lever de utan att gifta sig. De lever som om de var våra gifta, men Vidal försvinner under veckan. Han kommer tillbaka bara till helger. De har en relation, de har ett barn, men ändå så lever de, så kan de inte vara tillsammans på riktigt. Idzie pani tropem historii Vidala. No i teraz pytanie, czy możemy tym, którzy nie czytali książki, zdradzić, dlaczego Vidal nie chciał ślubu? Du letar efter skäl till att Vidal inte ville gifta sig eller kunde inte gifta sig. Min fråga är, får vi avslöja för de som inte läst boken varför han inte gjorde det? Bo tą intrygę pani snuje trochę tak jak w powieści takiej sensacyjnej. Eftersom just den här intrigen så berättar du som i en kriminalbok. Gör jag det? Ja, det kanske jag gör. Nej, jag tror att kanske man behöver hjälp att förstå, jag vet inte. Men visst kan vi tala om det. Det hänger ju faktiskt ihop med den spanska inkvisitionen. Så att det är en lång förklaring, 600 år lång förklaring. Nawet nie wiedziałam, że tak to może wyglądać. Natomiast myślę, że możemy o tym opowiedzieć, z tym, że wyjaśnienie jest bardzo długie, bo zaczyna się od inkwizycji hiszpańskiej, od inkwizycji w Hiszpanii i rozciąga się na przestrzeni 600 lat. I o tym właśnie przede wszystkim jest ta książka. Nie będziemy Państwu zdradzać wszystkiego, ale powiedzmy tyle, że poszukiwanie tożsamości Vidala także, czyli dziadka, tak naprawdę jest jedną z głównych osi książki Porzucenie. Uproszczę teraz, jeśli Państwo pozwolą. Chodzi o historię Żydów sefardyjskich, mieszkających przez wiele, wiele lat na terenach Hiszpanii, na terenach El Andalus, którzy zostali wygnani po prostu, wypędzeni w pewnym momencie
no i którzy szukali siebie po Europie i stworzyli zamkniętą społeczność, która, no, w której niedopuszczalne było wchodzenie w relacje z innymi. Kiedy pani się już tego dowiedziała, to co pani poczuła? To jest ulga? To jest, znaczy, kiedy pani zrozumiała tą motywację, co wtedy się czuje? Bo to jest trochę inna relacja niż do postaci z powieści. To jest opowieść o jakimś realnym człowieku. Ja, kurz, inkorporuję się w lesana, a to jest historia, som handlar om sefardiska judar från Spanien som blivit utkastade därifrån och letade efter sin plats att leva i Europa. Vad har du känt när du upptäckte hemligheten, när du förstod vad som låg bakom din morfars beslut om att vänta med att gifta sig? Det är ju en roman, men ändå en verklig person, din morfar. Vad kände du då? Ja, alltså, för att göra det bara en aning begripligt för den som inte har läst boken, så tänker jag mig att jag måste skildra de spanska judarnas liv. För mig, eller så här, det finns tre starka drivkrafter för mig att skriva denna bok. Jag ville hedra och skildra min mormor, Rita. Det är en del. Och sen så finns det ett särskilt skäl till mittendelen, del två. Och sen ville jag, den tredje väldigt starka, som jag kan tala om sen, men den tredje väldigt starka drivkraften, det är att när vi talar idag om judisk kultur i Europa till exempel, så tänker vi väldigt direkt på judar i Tyskland eller i Polen eller från Ryssland. Det är en kultur där man tänker på kletsmer eller jiddisch eller allt det. Men min morfar, han var alltså spansk jude. Han kom från en helt annan kultur. Sefarderna har ett annat språk. De talar samma spanska som Cervantes skrev Don Quixote på. De tog med sig 1500-tals spanska när de tvingades att lämna Spanien. De har en annan kultur vad det gäller mat, vad det gäller sina gudstjänster. Det är ett annat sätt att tänka. Och det är en kultur som i princip utraderades av nazisterna. En i princip helt borta. Och en väldigt stark drivkraft för mig var att jag faktiskt ville berätta om detta. Också. Det här är också en del av Europas historia. Så det är ett svar på denna fråga. Sen kan jag berätta, tala om Vidal också såklart. Żeby ułatwić chociaż troszkę czytelnikom, którzy nie, słuchaczom, którzy nie czytali tej książki, chcę powiedzieć, że chciałam opisać historię Żydów z Hiszpanii, hiszpańskich Żydów, sefardyjskich. W zasadzie do napisania tej książki popychały mnie trzy główne motywy. Po pierwsze, chciałam pokazać, uhonorować moją babkę Ritę. Chciałam o niej opowiedzieć o jej życiu. Po drugie, druga siła sprawcza spowodowała, że napisałam środkową część książki i o tym opowiem później. Natomiast trzecim tym motorem sprawczym było właśnie to, że chciałam przedstawić historię kultury Żydów z Hiszpanii. Kiedy teraz, dzisiaj mówimy o Europie i mówimy o kulturze żydowskiej w Europie, to myślimy głównie o Żydach z Polski, z Niemiec, z Rosji, o ich sposobie ubierania się, o ich języku, o jidysz.
Natomiast mój dziadek był hiszpańskim Żydem, sefardyjskim Żydem, który był to odłam religijny, żyjący w Hiszpanii, mówiący swoim specjalnym językiem, tym językiem, w którym Cervantes napisał Don Quixota. Oni mieli swoją kulturę jedzenia, swoją kulturę, swoją specyficzną bardzo kulturę i cała ta kultura została wypleniona przez nazistów w czasie II wojny światowej. Także w tej chwili w zasadzie nie zostało już prawie nic. Więc to był ten silny motyw, bardzo silna motywacja do napisania książki i opowiedzenia tej historii. I chcę jeszcze dodać. Bakom allt det här, eller rättare sagt, det här ligger bakom allting. Det är en koppling mellan världshistorien och individerna som råkar vara i min familj. De spanska judarna genomlevde ju 100 år av inkvisition innan de blev fördrivna från Spanien. Sen kom de till, många av dem som mina förfäder, kom till det osmanska riket. Och där fick de plats att leva, men de fick också klara sig själva. Och det här, den här väldigt starka sammanhållningen uppstår. Det finns ingen annan som hjälper, stödjer, om de inte hjälper och stödjer varandra. Så att det uppstår en stark kultur som också innebär en klanmentalitet. Man kan inte lämna gruppen, man får inte lämna gruppen. Och så Vidal som möter Rita, en protestantisk kvinna med tysk bakgrund. Hon är inte ens judisk, hon är inte ens ashkenazi, hon är kristen. Det är totalt tabu. Så länge hans mor lever kan han aldrig berätta för henne att han har träffat någon, att han älskar henne och att han får barn med henne. Och det är också därför han inte gifter sig med henne. Och som sagt, en världshistorisk övergivenhet leder till en individuell eller många individers övergivenhet. Mamy tutaj połączenie historii świata z historią indywidualną zwykłych ludzi. Hiszpańscy Żydzi przeżyli najpierw cały wiek inkwizycji. Dopiero potem zostali ci z nich, którzy jeszcze to przeżyli, zostali z Hiszpanii wypędzeni. Rodzina mojego ojca osiedliła się w Imperium Osmańskim. Tam pozwolono im żyć, tam znaleźli swoje miejsce do życia, ale musieli radzić sobie sami, co spowodowało, że trzymali się razem, że pomagali sobie nawzajem, że to się stało obowiązkiem. Narodziła się swoista mentalność klanowa. Nie można było porzucić grupy, nie można było z tej grupy wyjść, bo to oznaczało, to byłby koniec. I tu mamy Vidala, który wychowany w takiej tradycji, w tej kulturze, spotyka Ritę, protestantkę, zakochuje się w niej i co ma zrobić? To nie jest, nie dość, że ona nie jest Żydówką, znaczy nie jest na pewno sefardyjską Żydówką, nie jest nawet w ogóle Żydówką, jest kobietą spoza tego świata. W związku z tym Vidal nie ma możliwości, nie widzi szansy, żeby w ogóle powiedzieć matce o tym, że spotkał taką kobietę, że się właśnie w niej zakochał, że ma z nią dziecko. I dopóki matka żyje, to Vidal trzyma tę tajemnicę, żyje z tą tajemnicą w zanadrzu. Mamy tutaj jakby wyraźny obraz tego porzucenia świata przez świat i porzucenia na planie indywidualnym. Mm-hmm.
Mówiła Pani o tym, że trzy elementy są ważne w tej książce. Tak, ta książka jest zresztą podzielona. Dotknijmy na chwilę elementu drugiego i tytułu książki, Porzucenia. Rok 1976, K, czyli przyszła Katrin, to dziewczynka, która mieszka w szeregowym domu w Sztokholmie z matką, ojcem, dwiema przyrodnimi siostrami i kotem. No i ona zostaje właśnie porzucona. To jest ta indywidualna historia porzucenia, porzucenia przez ojca i siostry i takiej próby wyczyszczenia przez matkę Katrin tej historii, którą już Katrin przez tych 10 lat swojego życia przeżyła? Okej. Du sa att det fanns tre drivkrafter som drev dig till att skriva den här boken. Kan vi prata om del två? Och om titeln till boken, Övergivenheten. Vi har år 1976 och K, alltså Katrin. Hon lever, hon är 10 år ungefär och hon lever i ett radhus med sin mor, sin far, två halvsystrar och en katt. Och då händer det värsta. Hon blir övergiven av sina systrar, av sin far och katten. Hon blir ensam, hon stannar kvar ensam med mamman som försöker rensa omvärlden från allt det förflutna. Är det den individuella övergivenheten du skriver om? Ja, ja, ja och nej. Jag skulle säga bara att ja, på ett sätt så är det ju naturligtvis det. Barnet K har inget helt namn för hon existerar inte självständigt. Hon är helt i symbios med sin mor. Och som du mycket riktigt säger, modern försöker rensa tillvaron från allt som kan leda till två saker. De här två sakerna får inte finnas. Det ena är associationen till fadern, alltså Ks far, mannen som inte längre lever i familjen. Ingenting som har med honom att göra får finnas. Och det andra är det judiska. Ingenting som har med det judiska att göra får finnas. Allt måste bort. Barnet förbjuds att säga några ord som kan leda till det. Som kan leda till far eller som kan leda till judisk. Det är den verklighet som del två skildrar. Och jag kan berätta, när du har översatt, om hur jag så att säga fick idén till den texten först, eller den delen först. I tak i nie, na pewien sposób tak. Dziecko K nie ma pełnego imienia, dlatego że to dziecko nie żyje samodzielnie. Ono nie egzystuje samodzielnie, żyje w symbiozie ze swoją matką. A matka rzeczywiście, tak jak pan powiedział, próbuje oczyścić otoczenie, oczyścić świat od tego, co jest jej, co jest trudne i zabrania dziecku mówić, czy jakby... Oh, we have a problem with... I see. Emilia. Yeah, Emilia, we'll Emilia. Wait. Yeah. we can, of course, discuss a little bit in English language. Okay. But if it's possible, we must wait for a while. For Emilia. Poczekamy jeszcze chwileczkę na Emilię. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że się za moment pojawi i że nie będzie tutaj problemów, a jeśli nie, no to spróbuję swoją łamaną angielszczyzną sprostać również temu zadaniu. Jeszcze kilka pytań naszej autorce
Przepraszam, nie wiem, zadać. Co się stało. Już jestem. Już myślałem, Pani Emilio, że będę musiał swoim strasznym angielskim zadawać Elizabeth pytania. Przepraszam, ale nie wiem, szczęście... co się stało. Siedzę tu, nie ruszam się, ale gdzieś się zniknęłam. So everything is alright, everything is correct. Thanks. Wonderful. Okej, okay, więc dokończę tłumaczenie. Matka próbowała wyczyścić świat z tych dwóch rzeczy. Dziecku nie wolno było mówić, używać słów, które mogły naprowadzić kogokolwiek na trop ojca, also, czyli ojca K i Żydów lub żydostwa lub czegokolwiek, co ma coś wspólnego z Żydami. Te słowa były zabronione, tych słów nie wolno było używać. I jeśli pozwolicie, to teraz chcę opowiedzieć o tym, jak wpadłam na pomysł, żeby właśnie w ten sposób opisać tę część drugą. Du ville berätta mer om den här andra delen. Ja, därför att det finns ju både en, det handlar om det här livet och hur det hänger samman, men det finns också någonting annat som jag vill sätta ljuset på. Och det handlar om det här barnet. Jag, för flera år sedan så skrev jag krönikor, korta krönikor i vår största tidning i Sverige som heter Dagens Nyheter. Och det var bara 3000 tecken, det är väldigt kort text. Och just den en gång så skrev jag en text om ett tv-program som visades på public service. Det handlade om att växa upp med föräldrar som missbrukade alkohol eller narkotika. Och det var barn som nu var vuxna som berättade om vad de hade varit med om. Och jag kände igen så mycket. Men i min familj fanns inga alkoholproblem eller narkotikaproblem. Men det fanns en emotionell instabilitet. Och jag började, och jag skrev en text om mig och min mor, men jag låtsades att det var en annan mor och ett annat barn. Och det var som sagt en väldigt kort text, den var ganska ytlig. Men efter den texten, som alltså handlade om mig, så fick jag flera väldigt arga brev som krävde att jag anmälde den här modern och barnet till de sociala myndigheterna så barnet skulle omhändertas. Och det var ju väldigt märkligt att det var min egen uppväxt som mötte den reaktionen. Men jag är helt säker på att det finns massor med barn som det barnet jag en gång var, som arbetar dag och natt för att ta hand om de vuxnas smärta. De vuxnas trauma. Det behöver inte handla om alkohol eller narkotika, utan det kan handla om vuxna som har en sån enorm smärta så att barnen blir föräldrar. Och jag ville naturligtvis berätta om min familjehistoria, men jag ville faktiskt också berätta om alla dessa barn som finns nu runt omkring oss och som arbetar dag och natt för att ta hand om sina föräldrars smärta. Mm. Chciałabym powiedzieć parę słów na temat, jak wpadłam na pomysł, żeby właśnie opisać tę, żeby napisać tę drugą część. Dawno temu byłam kronikarką, pisałam krótkie kroniki do największego dziennika szwedzkiego Dagens Nyheter. Raz w tygodniu, 3000 znaków, czyli bardzo krótki tekst. I pisałam o różnych aktualnościach, aktualnych sytuacjach. Pewnego razu miałam napisać tekst, który dotyczył programu telewizyjnego, w którym występowali dorośli, którzy jako dzieci wychowywali się w rodzinach alkoholików lub rodzinach narkomanów. Te ci dorośli już jako opowiadali o swoich przeżyciach, o swoich przeżyciach z dzieciństwa. I kiedy słuchałam tych wypowiedzi, rozpoznawałam siebie, rozpoznawałam wiele sytuacji, w których i ja się znajdowałam, chociaż moja rodzina, w mojej rodzinie nie było alkoholików ani narkomanów. I wtedy postanowiłam jako tę kronikę napisać historię, opisać krótko historię swojej matki i siebie, z tym, że oczywiście nie pisałam, że to ja i mama, tylko że to jakaś tam inna rodzina.
I po ukazaniu się tej kroniki dostałam mnóstwo listów od czytelników, którzy z wielkim oburzeniem pisali do mnie, żebym natychmiast ujawniła, o kim pisałam i żebym poruszyła służby socjalne, bo to dziecko musi dostać pomoc, nie można tego dziecka zostawić w tej rodzinie. I pomyślałam sobie teraz, że chciałam napisać tę część dla tych wszystkich dorosłych, którzy przeżywali to samo co ja, czyli jako dzieci byli opiekunami swoich straumatyzowanych rodziców, którzy musieli dzień i noc harować, żeby spróbować zmniejszyć trochę traumę tych swoich rodziców, ich ból, bo takie sytuacje zdarzały się dawniej i takie sytuacje zdarzają się i teraz. Teraz też jest mnóstwo dzieci, które muszą żyć z traumą, z bólem swoich rodziców i jakoś sobie z tym radzić i tych rodziców i opiekować się tymi rodzicami. Mhm. Czy ta opieka i czy to, o czym pani opowiada, sprawiło, że bohaterka z tej części musiała bardzo szybko dorosnąć i stać się Katriną? Dużo szybciej niż by chciała? Er ist so, at den här situationen, det att Ka fick ta hand om sin mor, gjorde det att hon var tvungen att bli vuxen ganska fort. Att hon har vuxnat till snabbt och blivit Katrin. Ja, på ett sätt, ursäkta, ja, så är det. Så är det naturligtvis. Men det är också den uppväxten med alla dessa förbjudna territorier. Med all den förbjudna historien, med förträngda minnen, förträngda historier. Som gör att när K blir den vuxna Katrin och sen går runt i Thessaloniki i del 3. Som landskapet i Thessaloniki blir en spegling av hennes barndom. Men nu är hon inget barn längre, men hon ser alla förträngda minnen, allt som man har velat glömma, alla ord som är utraderade ur språket. Och nu kommer vreden. Så när hon inte längre är ett barn och ett maktlöst barn så kommer krigaren in för att faktiskt, ja, som en reaktion på hela de generationerna av övergivenhet. Oh, är detta begripligt? Jag hoppas det. W pewien sposób tak. Dlatego, że to dzieciństwo to było stałe poruszanie się po terytorium pełnym zakazów, pełnym wypartych wspomnień, wypartych uczuć. Stąd wzięła się część trzecia, czyli pobyt bohaterki w Salonikach, gdzie ona odkrywa na nowo, jakby zauważa krajobraz swojego dzieciństwa, bo tam jest mnóstwo wypartych wspomnień, zapomnianych słów, zagubionych miejsc. Wtedy, kiedy ona to odczuwa, pojawia się wściekłość, pojawia się gniew, wtedy pojawia się wojowniczka, wtedy nie jest już tym bezsilnym dzieckiem, tylko chce walczyć, chce odreagować co wtedy przeżywa, a to, co się wtedy stało. Nie wiem, czy to rozumiecie, spytała Elizabeth na koniec. Myślę, że rozumiem, tak mi się wydaje. Wrócę do pierwszego pytania i do pierwszego zdania z pani powieści. Urodziłam się gotowa do ucieczki. Sali, czyli powieściowa matka K, ucieka. No, czy ta ucieczka się jej udaje, to jest inna opowieść. Natomiast w tej trzeciej części główna bohaterka
Katrin, no właśnie już nie ucieka, tylko jest Katrin walczącą, zresztą jest właśnie tą walczącą, tą wściekłą Katrin, która chce poznać historię. I otrzymujemy historię, bo przywraca nam pani w jakiś sposób w powieści, tak mi się wydaje, nie wiem, czy taki był zamiar, opowieść o spuściźnie sefardyjskich Żydów z rejonów Hiszpanii, którzy no, w tym wypadku mieszkali przez wiele lat w Salonikach, i przywraca nam pani także taki ładny obrazek koegzystujących ze sobą społeczności bardzo różnych, kulturowo, etnicznie, religijnie w Tesalonikach. To jest taki obraz, no powiedziałbym, no dzisiaj rzadko w Europie spotykany. Jo, jag förstår det mycket väl. Men nu vill jag gå tillbaka till den första meningen i din bok. Jag föddes flyktberedd, och Sally, det var hon som flydde. Har hennes flykt lyckats? Det är svårt att säga, och det är en annan historia, helt annan historia. Men sen ser vi i del tre Katrin som inte flyr. Hon är en krigare nu. Hon är arg. Hon är förbannad. Hon vill hon berättar, hon känner, hon berättar historien av de där spanska sefardiska judar som kom från Spanien till Saloniki, och där lever de tillsammans med många andra i en kulturell, religiös, etnisk, mångkulturellt samhälle. Alla respekterar varandra. Livet är ganska, flyter ganska bra. Det är en bild som egentligen inte, som vi egentligen inte kan se i dagens Europa. Nej, det är också något som är väldigt, väldigt intressant, tycker jag. Därför att det här är alltså det osmanska riket, för det första. Det går sönder någonstans i början på 1920-talet. Det är en del av 1900-talets historia, det är en del av Europas historia, men det är som att vi har förträngt och skjutit bort det. Och ett skäl till att det går sönder, det är nationalismen. Det är också väldigt intressant, för här kommer då mer av Europas historia in. Nationalismens idé som gör att folk som har levt tillsammans med tolerans, kanske inte alltid med respekt, men med tolerans, skiljs nu plötsligt åt, därför att den idén om etnisk nationalism tar över från imperiets idé. Och som sagt, det här är också en del av Europas historia, och ett skäl till att jag ville skriva boken om min familj på det här sättet, därför att så många trådar av Europas historia rinner ner i mig, precis som den gör i de flesta av oss. Det är bara att vi väljer att inte tänka så mycket på historien, och då försvinner till exempel det osmanska riket, eller demoniseras, och hela tanken på att människor kan leva, minareter och synagogor och kyrkor kan finnas i samma stad. Och man firar varandras heliga, lediga dagar. Det är något som vi nästan inte förstår. Tak, to jest bardzo interesujące, bo trzeba pamiętać, że Imperium Osmańskie rozpadło się w XX wieku, w latach dwudziestych. XX wieku, czyli wcale nie tak dawno, że to jest ważny element historii Europy, historii świata, ale głównie Europy. Natomiast my wyrzuciliśmy to z pamięci, w ogóle o tym nie pamiętamy.
a stało się to z powodu nacjonalizmu. Idee nacjonalistyczne spowodowały, że imperium zaczęło się rozpadać. Wcześniej żyły tam różne kultury, różne religie, tolerowali, ludzie tolerowali siebie nawzajem, wykazywali tolerancję, może nie zawsze szanowali się, ale tolerowali się. Natomiast potem pojawia się nacjonalizm, który zmienia wszystko, który powoduje, że liczy się naród, wszyscy mają być jednakowi i wszystko ma być takie samo. Także o tym chciałam napisać. Uważałam, że to jest książka o mojej rodzinie, we mnie, w mojej rodzinie, jakby widać, w naszej historii widać te zmieniające się losy Europy. Myślę, że dotyczy to bardzo wielu rodzin, bardzo wielu z nas, z tym, że wypieramy to, nie chcemy o tym myśleć, zapominamy, nie pamiętamy, nie myślimy o tym, że kiedyś w jednym mieście mogły być i synagogi, i kościoły, i minarety, i że ludzie siebie nawet szanowali swoje dni wolne od pracy, nie przeszkadzali sobie w tym czasie. Teraz jest to coraz trudniejsze. Tych wątków jest mnóstwo, musicie Państwo wybaczyć, na pewno nie poruszymy wszystkich. Jeżeli macie Państwo pytania do autorki, to bardzo prosiłbym, żeby zadać je w komentarzach, a ja jeszcze chciałbym dotknąć jednego tematu, ponieważ pojawia się dla mnie w Pani powieści także wątek publicystyczny. Stawia Pani bardzo poważne pytanie, co zrobić z taką materialną pamięcią. Pisze Pani w przypadku Salonik, o cmentarzach i o nagrobkach, po których dziś chodzą turyści, które można znaleźć w wielu miejscach w Salonikach. Wymienia Pani te miejsca. I jest Pani, dobrze, Pani bohaterka jest oburzona tym, że te dwie przestrzenie ze sobą koegzystują, że ktoś porzucił pamięć o miejscach pamięci. Jak dzisiaj z taką historią w ogóle sobie radzić? Jak pani to traktuje? Dlatego, że jeżeli spojrzymy szerzej na historię Europy, czy choćby na historię Polski, to między innymi Shoah, między innymi Holokaust spowodował to, że Europa jest utkana takimi miejscami. No Polska jest tutaj jeszcze szczególniejszym miejscem. Ja bułkiem mykerik i ulika historier, ulika sidu berättelser, vi hinner inte prata om allt. Har läsarna frågor så får de gärna ställa dem. Men jag vill komma tillbaka till boken och en publicistisk fråga som du ställer. Vad ska vi göra med den materiella, med de materiella minnen. Du pratar om kyrkogård som har försvunnit i Saloniki. Du pratar om gravstenar som ligger på trottoar eller är inbyggda i olika byggnader i Thessaloniki. De utgör trottoarer och turisterna går på dem utan att tänka, utan att memorera eller göra någonting. Vad kan vi göra med det hela? Det finns sådana ställen överallt i Europa, i Polen också. Vad kan vi göra? Hur kan vi bevara minnen och vårda dessa platser? Ja, jag är ju författare. Språket, orden är mina verktyg. Så att mitt svar måste naturligtvis bli att sätta ord på detta. Att säga det här finns. Det här existerar. Stenarna finns. Människorna bakom stenarna har funnits.
deras språk, deras drömmar, deras längtan har funnits. Att sätta ord på det är att erkänna minnets existens. Och bara genom det så har minnet återupprättats. Ja jestem pisarką. Moimi narzędziami są język, słowa. Więc starałam się to ubrać w słowa, opowiedzieć o tym, powiedzieć, że to istnieje, że te kamienie, te nagrobki istnieją, że za nimi kryją się ludzie, ich życie, ich marzenia, ich historia. To jest właśnie możliwość nadania tej historii, czy jakby zapamiętania historii, nadania jej pewnej mocy, użycie słów, czyli opisanie ich. To mamy pierwszą recenzję, jeśli pani pozwoli, dorzucę tylko pierwszą recenzję po lekturze książki z Polski. Pani Joanna ze Zgierza pisze, jestem po lekturze, dzięki pani, a może przez panią, Saloniki nie są już dla mnie wakacyjnym miastem. Pojadę do tego miasta, które, i tutaj cudzysłów, zapomniało pamiętać raz jeszcze. Den första recensionen vi har läst, en kvinna från Zgierz i Polen har läst din bok. Mm. Och hon skriver efter att ha läst din bok, tack vare din bok, ser jag Saloniki som en helt annan stad. Jag ska åka dit igen, men inte som en turiststad, utan som en stad som har glömt att komma ihåg. Mm. Mm-hmm. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Fantastycznie. Tak. Dziękuję. Szanowni Państwo, to jest czas dla Państwa, aby zadawać pytania. Prosimy także o komentarze. Nasze spotkanie jeszcze chwilę potrwa. Na pewno nie zdążę, już widzę, zadać wszystkich pytań. To teraz lżejsze pytanie, jeśli autorka pozwoli. A skąd ma Pani wiedzę o fajkach? Ponieważ Vidal ze swoim bratem zakładają biznes w Londynie i zajmują się tytoniem fajkowym, ale także najlepszymi fajkami wrzeźcowymi. Nu är det tid för frågor från våra läsare. Men innan vi går över till dem så vill journalisten ställa en lite lättare fråga om pipor. Hur vet du så mycket om pipor? Alltså din morfar, han och hans bror, de har en business, en affär, ett företag. De tillverkar pipor. Hur har du lärt dig så mycket om pipor och de där, vad heter det här trädet? Jag förstår, ja. Men jag är en nörd, är det enkla svaret. Jag läser allt som intresserar mig så mycket jag kan. Och eftersom Vidal och hans bror tillverkade dessa pipor och cigarettmunstycken. De var tobaksarbetare i sin ungdom i Thessaloniki och sen startade de den här pipfabriken i London. Så ja, jag nördade in mig totalt i pipor. Mm. Jestem ciekawa, lubię się uczyć, po prostu weszłam w temat głęboko, ponieważ dowiedziałam się, że Vidal i jego brat najpierw w Salonikach pracowali w fabryce tytoniu, a potem prowadzili biznes tytoniowy, produkowali fajki, produkowali też takie cygaretki do papierosów. To postanowiłam dowiedzieć się wszystkiego o fajkach, stąd te informacje. Mm-hmm. Czy może pani powiedzieć, że po swoich przodkach jest, bo to jest ważny element, który pojawia się w tej trzeciej części opowieści, że sefardyjscy Żydzi z Hiszpanii przywieźli do Salonik dumę. Jest pani dumna? Kan du säga att du har ärvt
stolthet efter dina förfäder, eftersom du skriver i den tredje delen av boken att sefardiska judar, de kom till Osmanska riket med sin stolthet. Har du ärvt den här stoltheten? Jag tror att min man, när vi grälar, han skulle säga att jag har ärvt den här stoltheten, för jag har ibland väldigt svårt att böja mig. Myślę, że mój mąż, szczególnie po jakiejś gorętszej kłótni, powiedziałby, że tak, że mam w sobie tę dumę, ponieważ zdarza mi się, że trudno mi się ugiąć. Czekamy na Państwa pytania. Dziękuję, Elisabeth, za bardzo szczerą opowieść. To teraz pojawi się, ja szczerze coś powiem, bardzo szczerze, że moje ulubione zdanie, ponieważ ta powieść jest o porzuceniach na wielu poziomach, wszystkich ich dzisiaj oczywiście nie dotkniemy, ale jest tam kilka takich bardzo mocnych promyczków optymizmu. Znalazłem takie zdanie, które jest w języku hiszpańskim. Ja nie mówię w języku hiszpańskim, więc Państwo mi wybaczą, gdyby to nie było idealnie z akcentem. Camina con buenos, a serás uno de ellos. Chodź z dobrymi ludźmi, staniesz się jednym z nich. To może być mimo wszystko dobre przesłanie na puentę tej książki, żeby pamiętać, ale iść z dobrymi ludźmi. Z tymi, którzy nas otwierają na historię, a nie zamykają i sprawiają, że zapominamy? Tak, för det ärliga svaret. Min favoritmening i den här boken, det finns många sådana meningar eftersom boken har olika nivåer av olika saker, men det finns strålar av optimism i boken trots allt, och en av dessa optimistiska delar, det är just den här meningen som du citerar på spanska, att man ska gå, om man går med de goda då blir allt bra. Och kan man inte avrunda samtalet av boken med att säga att trots alla dessa hemska minnen, att man får inte glömma, men man ska gå framåt med de goda vid sin sida? Ja, det kan vi göra. För min del tycker jag att den vrede som avslutar boken är ett steg framåt. För att vrede är en enorm och spännande och viktig kraft. Och vrede driver väldigt mycket av världens förändringar just nu. Som till exempel MeToo eller Black Lives Matter. Och först när man kan känna vrede över orättvisor eller glömska och förträngning, det är så man kan gå vidare. Och det är också så man kan börja försonas med vad som har hänt. Inte genom att förtränga, utan genom att bli riktigt arg och sen ta nästa steg. Så jag tycker att det finns flera vägar ut ur mörkret. Jag hoppas det i alla fall i min bok. Tak, można i tak powiedzieć, chociaż wydaje mi się, że ta wściekłość, ten gniew, którym książka się kończy, jest taką szansą, taką trampoliną do tego, żeby pójść dalej. Jest to gniew, wściekłość jest ogromną siłą. Widzimy to w tej chwili. Na przykład mówimy o Me Too, mówimy o Black Lives Matter. Gniew i wściekłość z powodu niesprawiedliwości, z powodu wyparcia, z powodu porzucenia, z powodu wszystkich złych rzeczy pozwala nam przejść do pogodzenia się, do wybaczenia, nie do zapomnienia, nie do wyparcia, tylko właśnie do tego, żeby pogodzić się i pójść dalej. Myślę, że to jest ważne, że powinniśmy dać sobie prawo do tego, żeby być źli, żeby być wściekli, bo to nas popycha do przodu. Są różne drogi wyjścia z tej
z tej ciemności. I to jest pozytywne. No dobra, to skoro szczerze, to szczerze, to w trzeciej części, kiedy pani już jako autorka była w Salonikach, żeby skonstruować tą opowieść o Katrin, to w którym momencie była pani najbardziej wkurzona? Bo to trzecia część jest trochę taka już najbardziej, powiedziałbym, dziennikarska, kiedy szuka pani i próbuje otwierać drzwi do tej historii Żydów sefardyjskich z Hiszpanii, hiszpańskich Żydów sefardyjskich mieszkających w Salonikach i one się zamykają. Który to był moment, nie wiem, moment wizyty w archiwum, kiedy po prostu nieżyczliwa pani nie chce pani udzielić żadnych informacji? Okej. Okay. Det var mycket ärligt igen. Då vill jag ställa nästa fråga. Del 3, Saloniki. Du är mest journalist där. Dina journalistiska drag visar sig där ganska starkt. När blev du som argast där? Du som nästan som journalist försökte öppna dörrar, de slogs igen, du kunde inte hitta, du kunde inte få hjälp. Blev det ditt besök på arkivet när den där otrevliga tjejen som inte ville hjälpa dig, eller när var det, när blev du som argast? Jag tror... Ja, det är svårt att säga. Det blev en sorts ackumulerad vrede. Jag hade egentligen inte tänkt att del 3 skulle bli så. Jag reste till Thessaloniki för att göra research, men sen när jag väl var där, då blev Thessaloniki själva berättelsen. Det blev den glömska och förträngning som jag behövde berätta om. När man upptäcker att man går på judiska gravstenar, när jag inser att det kan vara mina förfäders gravstenar som har grävts upp och sen använts som byggmaterial för att bygga en lekplats eller för att renovera en kyrka. Naturligtvis väcker det en enorm vrede. Och så det fanns flera stunder. Arkivet spelar in i berättelsen därför att det visar hur svårt det är att när hela världen motarbetar minnet, så är det svårt för ett litet arkiv att behålla det. Men det är också en koppling till Kafkas K, till hur lätt det är att begrava minnen och begrava historia och begrava sanningen, helt enkelt. Trudno powiedzieć, ponieważ ta złość, ten gniew akumulował się przez cały czas, narastał. W zasadzie to pojechałam do Salonik po to, żeby poszukać kolejnych informacji. I dopiero kiedy tam byłam, to się okazało, że Saloniki stały się osobną historią, że właściwie stały się bohaterem części trzeciej, że to miasto zapomniało, że to miasto wyparło. I to, że chodziłam po chodnikach wybrukowanych nagrobkami z cmentarza żydowskiego. Możliwe, że chodziłam po grobach moich bliskich, mojej rodziny. Myśl o tym, że wykorzystano te potłuczone kamienie do zbudowania placu zabaw, czy renowacji kościoła, czy czegokolwiek, to wszystko wzbudzało wściekłość i złość. Także tych momentów było wiele. Pobyt w archiwum raczej nie. Tutaj chciałam wykorzystać ten moment, żeby pokazać, że kiedy cały świat nie współpracuje, a wręcz przeszkadza, to bardzo trudno jest w takim malutkim archiwum cokolwiek zrobić. To jest bardzo trudna sprawa. A poza tym jakby połączenie trochę z kafkowskim, również z tym
grzebaniem pamięci, z grzebaniem wspomnień. Mhm. O tych wspomnieniach moglibyśmy znów jeszcze długo i o poziomach, na których można o tej powieści wielowątkowej rozmawiać, no myślę, że jeszcze wiele, wiele minut, szczególnie, że tylko zwrócę na to uwagę Państwa, którzy chcieliby sięgnąć po tą książkę, że ona ma bardzo wiele też struktur narracyjnych. Są opowieści trzecioosobowe, są takie opowieści w pierwszej osobie, krótkie fragmenty, każda z tych części jest trochę inaczej zbudowana i te wątki się ze sobą jakoś przeplatają. A podsumowując naszą rozmowę, porzuceni, ci, którzy zostali i w indywidualnych historiach, i w historiach społeczności, porzuceni, zapomnieni, nadal chcą być potrzebni? To jest po prostu o tym opowieść też? Man kunde prata ganska länge, väldigt länge om detta eftersom det finns ju så många olika nivåer. Även strukturen i boken är ganska komplext, alltså det finns ju berättelser i tredje person, i första person, och de slingrar om varandra och så rinner de tillsammans. Sammanfattningsvis kommer jag till titeln Övergivenheten, övergivna, de glömda. Vill de fortfarande bli behövda? Vill de att vi behöver dem? Ja, de vill nog bara bli erkända. De vill bara få ett namn, en beteckning, en blick. Det är allt de behöver. Oni chcą być uznani. Oni chcą, żebyśmy wiedzieli, że istnieli. Chcą mieć swoje imię. Chcą, żebyśmy im darowali jedno spojrzenie. Tylko tyle chcą. Chcą, by te imiona ich, trochę nawiązując do drugiej części pani historii, wypowiedziano w końcu, prawda? Vidal z Cuenco. Vidal Cuenco, żeby te nazwiska, imiona się pojawiały. De vill att deras namn sägs högt. Alltså att vi säger Vidal Cuenco. Att vi inte förtiger att vi använder deras namn. Ja, att vi så att säga sätter... Det finns ett stycke i den tredje delen som handlar om hur Thessaloniki är en vit och vacker och fantastisk stad. Men att författaren döper Thessaloniki till drottningen av glömska, staden av glömska. Och i denna glömska så går skuggorna runt och försöker hitta, inte sina hem, inte gatorna där de brukade gå, utan bara minnet av sig själva. Och det räcker. Särskilt i Polen så tror jag att det finns många som kan känna igen det. Det här är inte specifikt judiskt. Det här handlar om minnen av saker som har hänt, som har påverkat familjer i flera generationer. Och där jag tror att tystnaden gör att det här bara fortsätter. Jag tror att ord, att sätta namn på smärta, sätta namn på skuggorna, det är vad som gör att de faktiskt, att vi kan leva med dem, att de inte bara gör ont. Tak na pewno jest. W trzeciej części bohaterka opowiada o Salonikach jako pięknym, wielkim, wspaniałym mieście, ale jednocześnie nazywa Saloniki królową zapomnienia, królową niepamięci, miastem niepamięci. Po tym mieście poruszają się cienie osób, których już nie ma, tych postaci, które chodzą po mieście, ale nie szukają swoich starych domów, swojej ulicy, przy której mieszkali czy pracowali. Oni szukają pamięci o sobie, szukają siebie samych. Myślę, że
tak jest w wielu krajach, to nie dotyczy tylko Salonik, tak może być też i w Polsce i nie jest to tylko kwestia Żydów. Chodzi o to, że ludzie, których życie miało wpływ na kolejne generacje, którzy kiedyś istnieli, którzy gdzieś coś zrobili, że oni chcą być pamiętani, nie chcą ciszy, nie chcą, żeby o nich było cicho. Moim zdaniem ważne jest to, żeby te cienie, ten ból został wypowiedziany, dostał imię, bo tylko wtedy możemy go znieść. Mhm. Porzucenie. To jest tytuł książki, o której rozmawialiśmy. Nie jedynej na rynku autorstwa Elizabeth Osbrink. Jest ich naprawdę sporo, ale porzucenie to jest rzecz, którą Państwu dzisiaj próbowaliśmy trochę przybliżyć wspólnie z autorką i tłumaczką. Bardzo ładny wpis pana Barto znalazł się na koniec. Zresztą kilka osób o tym pisało. Chciałbym, żeby Elizabeth o tym wiedziała. Będę musiał jeszcze krócej spać, bo w ogóle nie mam na nic czasu, ale jakoś muszę go znaleźć na tę książkę, która zapowiada się tak fascynująco. Also den senaste boken av Elisabeth Åsbring, Övergivenheten. Jag rekommenderar boken till er väldigt varmt. Jag vill att Elisabeth hör vad vi kan skriva i chatten. En kille som heter Bart och skriver, nu ska jag läsa ännu kortare eftersom jag måste läsa den här boken och jag har ju inte tid för någonting, men jag kan inte låta bli. Jag ska läsa boken, det lovar jag. Fantastiskt. Tack. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będzie się panu podobała. Nu har Lukasz. Det här var vi med om förut. Teraz pan Łukasz nam zniknął. Już nam się tak zdarzało, że ktoś znikał. Men då vill jag passa på, Emilia, I'll speak some English now for a second. I really want to say thank you for your absolutely fantastic translation. You are amazing. So thank you. Thank you very much. Thank you, Emilia. Stort, stort tack. Tack själv. Det var ett nöje för mig. Bardzo dziękujemy. Ska vi avsluta? Jestem. Chyba się udało. Nie wiem, co się stało. Musicie Państwo wybaczyć. Technologia nie zawsze działa. Elizabeth, thank you very much for this thank short you, conversation and for truly, truly remarkable stories for me and for all of our listeners. Thank you very much. Szanowni Państwo, ja tylko dopełniając formalności, Instytut Reportażu, Ambasada Szwecji w Warszawie, Wydawnictwo Wielka Litera, pięknie Państwu dziękujemy. Ja bardzo serdecznie dziękuję Pani Emilii. Wiem, że Elizabeth to już zrobiła, ale też wiele komentarzy dotyczących Pani fantastycznej pracy jako tłumaczki tego spotkania się pojawiło. Piękne dzięki, to jest duża przyjemność. Thanks a lot, Emilia. Dziękujemy, zapraszamy na kolejne tak spotkania, a książka Elizabeth Osbrink, Porzucenie, tutaj w komentarzach znajdziecie, gdzie można ją kupić, chociażby w faktycznym domu kultury, no i zapraszamy na kolejne spotkania, piękne, dzięki, dobrego wieczoru, dobrej nocy.